Jestem Bogu bardzo wdzięczny za kolejną możliwość i pozwólcie, że przez chwilkę się pomodlimy, poprosimy Pana o to, aby nam dał mądrość, bez której nie jesteśmy w stanie przecież nic dobrego uczynić dzisiaj, a tym bardziej rozważyć Jego Słowo. Ojcze, bardzo, bardzo Ci dziękujemy za ten dogodny czas, za tą dogodną chwilę, dobrą chwilę. I w imieniu Pana Jezusa, Twojego Syna, prosimy Cię o mądrość, o Ducha Świętego, o poznanie, o to, aby darowane nam było wszystko to, co jest nam potrzebne dzisiaj do zrozumienia i do właściwego pojęcia Twojego Słowa, pojmowania Twojego Słowa. Panie, potrzebujemy dzisiaj pokarmu, jesteśmy głodni, chcemy się dzisiaj nasycić i wyruszyć z powrotem w drogę powrotną do naszych domów nasyconymi. Panie, błogosławimy Cię i uwielbiamy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kochani, bardzo jestem wdzięczny Bogu za to, że mogę usłużyć dzisiaj Słowem, a postanowiłem, widząc potrzebę i dostrzegając potrzebę w zborze, w Kościele, w ogóle taką ogólną, generalną, uniwersalną potrzebę do tego, aby zwiastować na temat poznania Bożego i Bożych atrybutów. Postanowiłem się oddać do dyspozycji i przez następne 3 niedziele będę prowadził taki cykl na temat poznania Boga, na temat atrybutów Boga, a później po tych 3 niedzielach 3 wtorki, a więc 6 usług, 6 kazań, 6 wykładów na temat poznania, właściwego poznania Boga, Jego cech natury, Jego atrybutów. Więc jeśli chcesz mieć przynajmniej to cząstkowe poznanie z tych 6 wykładów, proszę, bądź uczestnikiem zarówno niedzielnych nabożeństw, jak i wtorkowych, kiedy będziemy rozważać ten temat. Muszę powiedzieć tak, że zgodnie ze Słowem Bożym cząstkowe jest nasze poznanie. Owszem, cząstkowa jest nasza wiedza, ale jestem pewien, że możemy z wiarą i z przekonaniem prosić Pana o to, aby dał nam poznać w pełni, którą On przygotował dla człowieka. Też przygotował jakąś pełnię, chociaż jest to cząstka całkowitej pełni Boga, to jednak pozwolił człowiekowi poznać Go w tej pełni, którą przygotował dla człowieka. Marzę o tym, abyśmy w tej pełni chodzili w poznaniu. Boże Słowo mówi, że lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ale jestem tego pewien na podstawie tego Słowa, że prawidłowe i właściwe poznanie Boga jest tarczą i jest ochroną dla wierzącego przed tym, aby gdzieś się nie pogubić w życiu. Więc na temat poznania będziemy chcieli zwiastować, będę chciał rozważać dzisiaj Boże Słowo. Poznanie. Ktoś kiedyś powiedział, ponieważ była pewna osoba i skarżyła się temu kaznodziei, temu człowiekowi. Człowieku, ja boję się, ponieważ tak wiele rzeczy nie rozumiem z Bożego Słowa. Wielu rzeczy nawet na temat Pana Boga nie rozumiem. I wtedy ten kaznodzieja powiedział, nie bój się tego, czego nie wiesz. Zacznij się bać tego, co już wiesz o Bogu. Zacznij szanować i honorować to poznanie, które masz teraz. Uwierz w to i zacznij się bać tego, co już wiesz, mówi temu człowiekowi. A więc będziemy chcieli tą cząstkowe nasze poznanie zbudować o to, co Pan nam pozwoli. A fragment, z którego będziemy korzystać, to fragment Psalmu 50. Na sam początek tego maratonu kazań na temat poznania chciałbym wspólnie z Wami rozważyć Psalm 50. Psalm 50, który będzie wstępem do tego, choć wiele, wiele treści z niego wypływa. Psalm 50 i od wiersza 16 będziemy chcieli rozważać. Do bezbożnego natomiast Bóg przemawia tak. Co Tobie do wyliczania moich ustaw lub powoływania się na moje przymierze? Przecież znienawidziłeś karność i odrzuciłeś butnie moje słowa. Gdy widziałeś złodzieja, bratałeś się z nim i miałeś wspólne plany z cudzołożnikami. Twoje usta służyły złej sprawie i Twój język przyczyniał się do zdrady. Nie ustajesz w intrygach przeciw bratu i znieważasz syna swojej matki. Postępowałeś tak, a ja milczałem. Nabrałeś więc przekonania, że jestem taki jak Ty. Czyniłeś to w starym tłumaczeniu, a ja milczałem. Mniemałeś, żem Tobie podobny. A więc ten fragment będziemy chcieli dzisiaj, w tą niedzielę, w ten poranek rozważyć wspólnie razem. Jest to jeden z dziwniejszych fragmentów i dziwię się, dlaczego człowiek, albo w jaki sposób człowiek doszedł do przekonania, że to Bóg jest podobny do człowieka. Zauważcie, w tym tekście przedstawiony jest opis człowieka, który jest absolutnym bezbożnikiem. Cudzołoży, brata się z cudzołożnikami, z jego ust wychodzą wulgaryzmy, przekleństwa, czyni jakieś zdrady i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to swego rodzaju bezbożność. Wszystko, co w tym tekście było wypowiedziane, jest absolutnie przeciwne wobec Bożego prawa, a więc wobec Bożego oczekiwania. A jednak ten człowiek doszedł do zrozumienia albo do przekonania, że nie jest z nim wcale tak źle, że Bóg jest taki jak on, że Bóg go akceptuje, że Bóg jest z nim zawsze, nieważne jak żyje, Bóg po prostu jest taki jak on. A więc zauważmy, jak wielka to jest pomyłka ze strony tego człowieka. Kochani, gdybym chciał jednym zdaniem nadać tytuł temu tekstowi, temu fragmentowi, albo opisać, streścić ten tekst, ten fragment, wypowiedziałbym się w ten sposób. Oto stworzył człowiek Boga na swoje podobieństwo i na swój obraz. Na swój obraz i na swoje podobieństwo. Oto człowiek stworzył Boga w swoim sercu. Na podstawie własnego przekonania, w swoim umyśle stworzył człowiek nagle Boga na swój obraz i swoje podobieństwo. Kochani, nasze czasy, w których żyjemy, skrywają albo odkrywają taką nieszczęsną prawdę, której doświadczamy i którą można obserwować. Iż ludzie raz po raz odwracają się od prawdziwego, biblijnego Boga, a zwracają się nagle, odwracają się i zwracają się do własnego Boga, którego sami sobie skonstruowali, sami sobie ukształtowali w swoich sercach. Innymi słowy, wierzą w Boga, w jakiego chcą wierzyć, albo w jakiego im po prostu wygodnie wierzyć. Przypisują mu cechy. A więc Bogu przypisują cechy Jego natury, których On nigdy nie miał. Kiedy czytam Pismo Święte, uważam, że ono bardzo jasno wypowiada się na temat takiej praktyki i nazywa ją jednym słowem – bluźnierstwo wobec Boga, ponieważ nadaje się Mu cechy, których On nie ma. Bałwochwalstwo, ponieważ tworzy się innego Boga niż ten prawdziwy. I żeby to jakoś podsumować, nazwane by to musiało być jakimś nowoczesnym pogaństwem, które dzisiaj na naszych oczach w wielu miejscach się dzieje. Ale zauważmy, jaka jest sceneria i okoliczność tego wydarzenia, o którym czytamy w Psalmie 50. W jakich okolicznościach człowiek ten wpadł na taki bzdurny pomysł, że Bóg jest do niego podobny. Jakie to były okoliczności? Okolicznością, która jakby towarzyszyła temu człowiekowi, było to, w czym wierzący człowiek się bardzo niekomfortowo powinien czuć. To było, gdy Bóg milczał. Gdy Bóg milczał, gdy Bóg na jakiś czas stanął z boku i tylko obserwował i zamilkł. Milczał. W czytanym fragmencie napisane jest, czytamy w tym fragmencie, czyniłeś tak, postępowałeś, a ja milczałem. A więc nie wypowiedziałem słowa, nie podważyłem Twojego postępowania, nie przyszedłem, aby Cię skarcić, nie zareagowałem na to, co robisz. Milczałem, milczałem. Kochani, to znaczy, że Bóg w jakiś sposób, kiedy milczał, okazywał cierpliwość. Nie śpieszył się z karą, gdyż On przecież nie śpieszy się do tego, aby gniew okazać. Cierpliwie w milczeniu oczekiwał i przypatrywał się. To znowu przypomina nasze czasy, gdyż wiemy, że gniew nadchodzi, ale jeszcze nie nastał. Bóg w milczeniu, w tym kontekście, w milczeniu oczekuje cierpliwie, aż człowiek się opamięta ze złego postępowania. Oczekuje cierpliwie, nie śpieszy się do wylania swojego gniewu. Ale bracia i siostry, to milczenie ze strony Boga, w tym kontekście, o którym mówimy, jest bardzo wymowne. To nie jest głucha cisza. Milczenie ze strony Boga jest bardzo wymowne i czasem więcej treści niesie niż słowa. Milczenie. Jeden z polskich satyryków, Władysław Grzeszczyk, powiedział: to jeszcze nie cisza. Milczenie to jeszcze nie cisza. I człowiek, zamiast wykorzystać tę cierpliwość Boga, którą, jak apostoł Piotr mówi, uznaj cierpliwość Boga za zbawienie. Zamiast uznać cierpliwość Boga za zbawienie i wykorzystać ten czas cierpliwości, aby przyjrzeć się swojemu sercu i dojść do jakichś wniosków, błogosławionych wniosków i aby w końcu się opamiętać, ten człowiek zamiast tego utwierdzał się w dziwnym przekonaniu, że Bóg, skoro nie reaguje, to znaczy, że mnie akceptuje takim, jakim po prostu jestem. A być może, skoro mnie akceptuje, to innymi słowami podpisuje się pod tym, co robię. A być może nawet dlatego, mówi ten bohater tego psalmu, że właśnie dlatego jest w milczeniu, gdyż jest taki jak ja. Kochani, cóż to jest za bluźnierstwo powiedzieć, że Bóg jest bezbożnikiem? Cóż to za bluźnierstwo? Że Bóg brata się z cudzołożnikami. No tak, z tego tekstu to wynika, iż ten człowiek, choć bratał się z cudzołożnikami, choć jakieś zdrady były na jego myśli, choć przeklinał w koło ludzi, doszedł do wniosku, że Bóg też taki jest. To jest bluźnierstwo. Kochani, kiedy czytam ten fragment Psalmu 50, przypomina mi to zabawę z dzieciństwa. Rodzice doskonale znają tę zabawę. Dzieci, to ciekawe, że potrafią bez uczenia się i podglądywania innych sami wpaść na tą zabawę. Zabawa polega na tym, iż dziecko robi jakiś mały krok i wie, że to jest złe i rodzicom się to nie podoba, ale patrzy w ich oczy i obserwuje, czy reagują. Jeśli nie, robi krok dalej. Jeśli nie, robi krok dalej i tak robi kroki, aż w końcu cierpliwość się nadwyręży i skończy. I wtedy wie, gdzie jest granica. Każdy rodzic wie, że dzieci tak postępują. Ja jeszcze nie wiem, bo mój to jeszcze na tą zabawę nie wpadł. Ale kochani, wiem, że mnie to też czeka, że będę obserwował, iż mój synek gdzieś będzie próbował ustawić granicę swojego postępowania, w którym moja cierpliwość będzie się kończyć. Tak, i kiedy czytam Psalm 50, widzę właśnie taką zabawę. Ale kochani, wiemy dobrze, że z Bogiem bawić się nie da. On nie jest tym, który się bawi. On jest bardzo poważny w tym, co robi i bardzo traktuje serio to, co powiedział. Wielu ludzi myśli, że on jest takim komikiem i komediantem z wielkim poczuciem humoru. Myślę, że jest to nagięcie jego cech charakteru ku temu, aby się troszkę rozweselić. Kochani, kiedy czytamy Kaznodziei Salomona w 8 rozdziale, w 11 wierszu, pozwólcie, że ten fragment zacytuję, bo on bardzo pasuje do tego, o czym mówimy. Tydzień temu usługiwałem w zborze w Czechowicach, skąd bardzo pozdrawiają bracia was serdecznie. Jeden z braci po usłudze, ponieważ w tym samym temacie usługiwałem, podszedł i mówi: mam dla ciebie słowo, fragment, który tak bardzo pasuje do tego, co mówiłeś. I właśnie to jest ten fragment, 8 rozdział, 11 wiersz. Ponieważ wyroku za zły czyn nie wykonuje się szybko, w nowym tłumaczeniu czytamy, rośnie grono chętnych do popełniania zła. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć popełniania zła. To jest właśnie to. A więc Bóg milczał, nie przychodził z karą dla człowieka, I w człowieku wzrastało przekonanie albo chęć do tego, aby ciągle tą granicę przesuwać, czynić dalej zło i dalej. Ale bardzo nieprzyjemnym jest jego ostateczny wniosek, który zrodził się w jego sercu. Skoro Bóg milczy, to znaczy, że jest taki jak ja. A więc ma te same cechy. Kochani, jedną z największych trudności, albo coś najstraszniejszego w tym fragmencie, można powiedzieć, to fakt, kto wypowiada te słowa i kto wpadł na taki pomysł. Dziwię się, naprawdę dziwię, ponieważ pierwszy werset omawianego tekstu mówił: do bezbożnego przemawia Bóg. Mówi tak. Ale my wiemy, że ten bezbożny, który opisany jest w tym psalmie, jest bardzo dziwnym bezbożnym. Można by było powiedzieć takim ładnym i dobrym bezbożnym. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że wylicza ustawy pańskie, Boże, zna dekalog, zna Boże prawo, nawet więcej, powołuje się na Boże przymierze. Być może myśli, że jest uczestnikiem tego przymierza i że słowo, które zostało mu zwiastowane, gdzieś tam słyszał i myśli, że jest w przymierzu z Bogiem. Wylicza ustawy, jest w tym dobry, zna na pamięć dekalog. Nawet tych wiele, wiele przepisów prawa zna. Ale Bóg pyta się go: po cóż ci to, co robisz? Na cóż ci to wyliczanie moich ustaw? Po co powołujesz się na moje przymierze? Po co, skoro żyjesz jak bezbożnik? Być może przypomina on człowieka, których spotykamy bardzo często dzisiaj w różnych miejscach. Spodobała mu się kultura zboru, spodobały mu się pieśni uwielbienia, wystrój sali, jakiś kaznodzieja, kazania, światła, cokolwiek tam możesz sobie teraz w myśli dodać. Spodobało mu się to i postanowił, że gdzieś tam będzie uczestniczył. I zaczął wyliczać ustawy, wyliczać czy powoływać się na przymierze. Przecież jestem członkiem zboru, albo przecież chodzę do takiego kościoła. Być może to był właśnie taki człowiek, który pomyślał, że to wszystko, o co chodzi w chrześcijaństwie, to właśnie to, aby być w jakimś kościele. Ale to nie jest to, czego Bóg szuka. Kochani, bardzo mi to przypomina i gdybym chciał powiązać ten tekst z Nowym Testamentem, przypomina mi to fragment, w którym Pan Jezus mówi: tego dnia, który nadchodzi, wielu do mnie przyjdzie i powie: Panie, 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 przecież czyniłem to, przecież robiłem to i to w Twoim imieniu. Powoływałem się na Twoje ustawy, przecież słyszałem o przymierzu z Tobą. A on wtedy, wiemy co powie do takich ludzi: nie znam was, idźcie ode mnie precz. Można by było zacytować słowo z psalmu 50, bezbożnicy czyniący bezprawie. Idźcie ode mnie precz, nie znam was. Przecież ja znam tych, którzy są moi. Ja znam tych, którzy są moi. Dlaczego myśleliście, że jesteście moi? Przecież obiecałem dać nowe serce, nowego ducha włożyć, zrodzić z nieba, z góry, z ducha i z wody. Ale wyście, być może to ludzie usłyszą, ci, których to będzie dotyczyło, ale wyście nigdy czegoś takiego nie doświadczyli. Dlaczego mniemałeś, że tu chodzi o to, że powinieneś być w takim kościele, katolickim, ewangelickim czy zielonoświątkowym? Dlaczego myślałeś, że to o to chodzi? Przecież o coś innego chodzi. Być może to usłyszą ludzie, którzy staną kiedyś, pewnego dnia przed Panem i bardzo, ale to bardzo się zdziwią. A być może dzisiaj, siedząc na tej sali, myślisz sobie w ten właśnie sposób. Od dziecka znasz, od szkółki znasz ustawy, przykazania, przymierze, znasz Ewangelię, a być może nigdy w życiu Tego na własnej skórze nie doświadczyłeś. Kochani, mam pewien dylemat i muszę o nim powiedzieć, gdyż lata mojej służby młodzieży, ale także w środowisku młodzieżowym, także w regionie i w różnych miejscach, gdzie mogłem z wieloma młodymi ludźmi się spotykać, odkrywa pewną tajemnicę i wniosek, który nasunął mi się po latach. I muszę go dobrze wytłumaczyć, ale powiem tak, że o wiele trudniej jest nawrócić się, nie wiem, czy to w ogóle jest trudne, bo gdyż to od człowieka, jakby to nie jest rzecz ludzka, zbawienie jest rzeczą Bożą. Ale muszę to powiedzieć i wytłumaczyć. Trudniej jest wyczuć granicę nawrócenia ludziom, młodym ludziom, którzy pochodzą z domów bieżących. Dlaczego tak jest? Już tłumaczę. Po pierwsze, absolutnie wierzę, że dom, w którym rodzice są wierzącymi, jest wielkim błogosławieństwem. Powinniśmy stwarzać naszym dzieciom, naszym przyszłemu pokoleniu, jak to było na wstępie powiedziane, warunki do tego, aby ziarno było zasiewane i mogło wydać owoc w przyszłości. Ale muszę powiedzieć, że gdzieś patrząc w przyszłość i próbując uciekać w przyszłość i obserwując mojego syna i dochodząc gdzieś tam do przyszłych lat, jestem tego pewien, że będzie mu niezwykle trudno rozróżnić granice albo odkryć granice, rozróżnić to domowe chrześcijaństwo i to, że się modlimy w domu, chodzimy do zboru, od osobistego chrześcijaństwa i osobistej wiary. Boję się, że wielu ludzi, młodych ludzi jest przyzwyczajonych do chrześcijaństwa, do zboru. I tak chodzą do zboru, bo tak po prostu zawsze było. Modlą się, bo tak po prostu zawsze było. No ale muszę powiedzieć, że każdy na etapie, gdzieś tam na etapie swojego życia musi się opamiętać i narodzić na nowo. Przecież Nikodem, być może od urodzenia, prowadzony do synagogi, w końcu został nauczycielem. Słyszę słowa, które na pewno przecięły na wskroś jego serce. Nikodemie, musisz narodzić się na nowo. I kiedy myślę o moim synku, marzę o tym, jest to moje jedyne życzenie, aby pewnego dnia on narodził się na nowo. Narodził się na nowo. Tak, będę dokładał starań, aby wiedział wszystko, co można wiedzieć o Panu Bogu. Będę dokładał starań, aby on potrafił się modlić, czytać Słowo. Ale wiem, że pewnego dnia będzie musiał osobiście skłonić swoje kolana, kiedy rodzice nie będą patrzeć i zwrócić swoje oczy ku górze. Tam na swojego Pana. Nie na Pana rodziny takiej i takiej, ale na swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Kochani, wiem, że będzie być może trudno. Z wielu miejsc będzie być może odczuwał presję. Może od swoich rodziców presję, od otoczenia presję. Ale on sam pewnego dnia będzie musiał skłonić się przed swoim osobistym Panem, Jezusem Chrystusem. I być może dzisiaj jesteś na tym miejscu i tak przyzwyczajenie cię tu ściąga. Zwróć swoje oczy na Pana, na Pana. Niech to będzie Twój osobisty Zbawiciel, osobisty Pan. Kochani, już 30-40 lat temu znam te świadectwa ojców naszej wiary, którzy widzieli wielkie przełomy w Polsce, kiedy zbory napełniały się raz po raz wieloma ludźmi, którzy przychodzili. I wówczas stawali ci mężowie Boży za kazalnicą i wołali tak, nawracają się i nawracają, ale nie do Boga. Przychodzą, bo coś im się spodobało. Przychodzą, bo jest fajnie, ale nie do Chrystusa. Już wtedy zaznaczali tę wielką prawdę. Dzisiaj jest jeszcze gorzej. Mamy już tyle rozrywek w różnych miejscach, aż naprawdę trudno mówić, co czasem gdzieś tam za oceanem wymyślają w zborach od McDonaldów poprzez inne sprawy. Tylko po to, żeby ludzie czuli się dobrze. Nawracają się, ale nie do Chrystusa. Kochani, gdy Bóg milczy, to jest ciekawa sytuacja, bo pewna kaznodziejka ze Stanów Zjednoczonych, mówię to naprawdę z wielkim drżeniem, pewna kaznodziejka mówi tak, gdy Bóg milczy w twoim życiu, To być może dlatego, że jest wszystko okej i być może dlatego nie musi nic mówić. Ale stanę dzisiaj na tym miejscu i stoję i mówię, że się z tym absolutnie nie zgadzam. Co to za pomysł, że Bóg przemawia tylko wtedy, gdy jest źle? Co to jest za pomysł, że Bóg przemawia tylko wtedy, żeby cię skarcić? Co to za pomysł, że Bóg tylko wtedy mówi słowo? Czyż nie jest tak, że Bóg przychodzi wielokrotnie wtedy, kiedy naprawdę jest dobrze i tylko po to, aby jeszcze bardziej nas zachęcić, wzmocnić, posilić? Naszą chlubą jest to, że Bóg mówi. Z tego się cieszymy i to sprawia nam radość. Naszym szczęściem jest być blisko Boga. Cytujemy to słowo. Więc uważam, że kiedy Bóg milczy, to nie oznacza, że wszystko jest okej. Ale to oznacza, że powinniśmy zacząć zadawać pytania. Dlaczego? To powinno sprawić, że będziemy czuć się niekomfortowo. Tak, ona poklepałaby cię po plecach i powiedziała: idź w pokoju, wszystko jest okej. Ale ja uważam, że to zamydliłoby ci oczy. Milczenie ze strony Boga powinno nas skonfrontować, sprawić, że czujemy się nieswojo, sprawić, że będziemy zadawać pytania i szukać odpowiedzi. Dlaczego nie słyszę? Dlaczego słowo nie dociera? Co się dzieje? Być może jest tak, a najczęściej jest tak, że jest przeszkoda z naszej strony. Nie zawsze, ale najczęściej z naszej strony, ponieważ grzech często to czyni. Dam wam bardzo życiowy przykład. Gdybym tak powiedział, stanął przed wami i starał się wytłumaczyć tę prawdę na zasadzie życia małżeńskiego i powiedział tak: moja żona nie odzywa się do mnie już 2 tygodnie. Wszystko jest chyba okej. Jak dziwnie by to brzmiało i niedorzecznie. Każdy na tej sali się zaśmiał i stwierdził, że to jest chyba jakaś porażka małżeństwa. Tak, ciche dni są naszym udziałem. Dzięki Bogu nie musiałem aż 2 tygodnie czekać. Bywało krócej, ale muszę powiedzieć tak, że byłaby to niedorzeczność stwierdzić, że wszystko między nami jest jak najbardziej okej. Ponieważ się nie odzywamy do siebie, więc chyba jest dobrze. No jest to głupie, po prostu nierozsądne. Więc uważam, i jeszcze raz to zacytuję, że milczenie ze strony Boga nie jest argumentem ku temu, aby klepać się po plecach, po ramionach i wysyłać spokojem do domu. Uważam, że powinno nas to konfrontować. Powinno to stanowić albo stawiać pewne żółte światło ostrzegawcze w naszym życiu. Coś być może jest nie tak. Kochani, mogę tak z życia przykłady dawać, ale teraz dam wam przykład biblijny. Wyobraźcie sobie sytuację, w której przychodzi pierwszy król Saul. Na finiszu swojej posługi przychodzi do kobiety, która wywołuje duchy. Czy pamiętacie, jak uskarżał się Saul, co mówił? Bóg już do mnie nie mówi. Nie miewam nawet snów. Jest jakby mur obwarowany między mną a niebem. Nie słyszę. Taka złodziejka poklepałaby Saula po plecach i powiedziała: Saulu, don't worry, be happy, idź do domu. Wszystko jest w porządku. Być może między tobą a Bogiem. Byłaby to niedorzeczność i kłamstwo. Bo należało Saulowi powiedzieć: człowieku, opamiętaj się. Jest coś, co sprawia, że jest między tobą a niebem pewna bariera. To jest nieposłuszeństwo. No, myślę, że z tym przykładem ona by miała problem. Kochani, człowiek ten wpadł na pewien pomysł. Zaczął kształtować sobie, człowiek Psalmu 50, kształtować sobie Boga inaczej niż On, albo innym niż On jest. Inaczej niż to opisuje Biblia. A więc ukształtował sobie innego Boga. Mówmy jak jest. Mimo tego, że wielu ludzi mówi: wierzę w Jezusa, jestem o tym przekonanym, nie wierzą w tego samego Jezusa, w którego ja wierzę i którego my wierzymy. Możesz mówić, wierzę w Boga i możesz mówić, wszyscy ludzie, nieważne jakich religii, wierzą w tego samego Boga. Nie, nie wierzą w tego samego Boga. Jestem o tym przekonany. Bóg jest niezmienny i On nigdy się nie zmienia. Nie upodabnia się w żaden sposób do człowieka i jest to wielkim, wielkim nieporozumieniem mówić, iż Bóg jest podobny do człowieka. Tak, można powiedzieć, człowiek jest podobny do Boga, bo ma pewne cechy i tak skonstruowany został, aby w pewnych swoich cechach być podobnym do Pana, zresztą o tym mówi Biblia. Ale nie odwrotnie. Gdybyśmy powiedzieli odwrotnie, ograbilibyśmy Boga bardzo. Gdybyśmy powiedzieli, On jest podobny do człowieka. Trzeba mieć wiele odwagi, aby dojść do takiego przekonania, mówiąc, Bóg jest taki jak ja. On nigdy nie będzie taki jak ja. Nigdy. Moim staraniem powinno być, aby dążyć do tego, aby upodabniać się do Niego. Ale On nigdy nie będzie taki jak ja, gdyż On jest Bogiem, a my jesteśmy ludźmi. Różnica między nami a Nim jest przeogromna. I z pewnością dowiemy się o tym, kiedy Go ujrzymy. Wtedy zobaczymy coś, czego w życiu oko nie widziało. I tak jak mówiłem wczoraj, jedynym odruchem tego dumnego człowieka przez wszystkie lata, który chodził po ziemi, będzie, aby zgiąć swe kolana przed Nim, gdyż tego, którego ujrzą, ten, którego ujrzą, jest niepodobny do tego, co widzieli do tej pory. Kochani, a więc człowiek ten popełnił pewien błąd. Doszedł do przekonania, że Bóg jest taki jak On i pokolenia próbują to czynić raz po raz. Ale chciałbym odkryć przed wami pewną tajemnicę. Czy wiecie, w jakim celu zostały napisane mity? Greckie, rzymskie, jeszcze jakiekolwiek inne? Po co powstała mitologia? Albo jaki jest ten główny zamysł i argument? Ten główny motyw, który przyświecał tym, którzy pisali mitologię. Pięknie to jeden z ojców Kościoła, żyjący w IV wieku, określił. Zmyślał to Homer. Ludzkie sprawy do świata bogów przenosił. O czemuż nie boskie do nas? Może należałoby powiedzieć raczej, że łajdakom przyznawał cechy boskie, aby ich czynów nie uważano za łajdactwa i aby każdy, kto tak postępuje, wydawał się naśladowcą nie ludzi występnych, ale niebiańskich bogów. Dlaczego? Albo spróbuję to wytłumaczyć nieco jaśniej. Napisano mitologię i oto okazało się, zdumiewająca prawda dla tych, którzy czytali mitologię. Oto bogowie są tacy jak my. Zdradzają się, oszukują, mordują się i tak dalej, i tak dalej. A więc są tacy jak my. I ludzie tamtych czasów, starożytnych czasów, mierząc się z tą treścią, z tymi wierzeniami, dochodzili do przekonania, że niebo nie jest tak oddalone od ziemi, że jest blisko i można się nawet wspiąć na to niebo, na Olimp. O, to jest tak blisko. A ci, którzy tam siedzą, poza tym, że mają jakieś cudowne moce rzucać piorunami, to nic i więcej ich nie odróżnia. Są tacy jak my. I ludzie dochodzili do przekonania, że z nimi nie jest tak źle. Pomyślcie teraz o tym, jakim wyzwaniem było dla apostoła Pawła, dla apostołów, dla ewangelistów zwiastować prawdę, że niebo jest święte i czyste. Jakim to było wyzwaniem w tamtych czasach, kiedy takie wierzenia były rzeczą, która dominowała. Kochani, kiedy myślimy o Bogu, ponieważ mówimy o Jego atrybutach, o Jego cechach natury, musimy powiedzieć tak, i to jest rzecz bardzo jasna i bardzo łatwa, że należy wierzyć w Boga i przyjmować wszystkie Jego cechy natury i atrybuty z odpowiednią równowagą. Musi być równowaga w tym, w co wierzymy, jaki jest Bóg, albo w tych atrybutach i cechach. Kiedy zaczynamy wywyższać jakąś jedną cechę ponad inne cechy Boga, wtedy zaczynamy stąpać po bardzo, bardzo grząskim gruncie, który może nas wciągnąć tam, gdzie nie chcemy. Dam przykład. Gdy człowiek zna Boga tylko jako dającego błogosławieństwo i tylko błogosławieństwo, i znam takich kaznodziejów i takie kościoły, które tylko to zwiastują, zakazalnicy, tylko błogosławieństwo i Bóg przedstawiony jest bardziej jak święty Mikołaj z workiem prezentów, który chce tylko i wyłącznie dać Ci błogosławieństwo, to kiedy nagle tego błogosławieństwa zabraknie, to ludzie tracą wiarę. Bóg nie istnieje, mówią, bo nagle przestał mi błogosławić. Więc wniosek jest tylko jeden. Skoro znam Boga, który błogosławi i nagle się skończyło błogosławieństwo, więc Bóg nie istnieje. Dochodzą do przekonania. Albo są tacy, którzy mówią, że twoje kieszenie muszą być wypchane pieniędzmi, bo taki jest Bóg, On chce, żebyś był bogaty ponad wszystko. I najlepiej, żebyś jeszcze więcej dawał i dawał tym kaznodziejom do kieszeni. Tak, taki jest motyw tego zwiastowania. Więc jeśli ludzie tak zwiastują Boga i tylko o takim mówią, o pieniądzach i twoim dostatku i powodzeniu, to nagle, kiedy wydarzy się to, co się dzieje w życiu wierzących ludzi bardzo często, Panie, nie mam, Panie, brakuje, to co wtedy? Gdzie jest Bóg dla tych ludzi, skoro oni wierzą w Boga, który obsypuje pieniędzmi? Więc jeśli gdzieś tam ta cecha, jego zaopatrzenie, które oczywiście, że przychodzi, oczywiście, ale jak wiele razy przychodzi to na świadectwo, a świadectwo rodzi się w trudzie i w problemie, kiedy brakuje, nagle okazuje się, że mogę się uczyć, Pan zaopatruje. I kiedy nagle ta cecha, jego zaopatrzenia jest tak dominująca w jakimś zborze, wtedy ludzie chodzą po nierównym gruncie, po cienkim gruncie, po grząskim. I wtedy zaczynają się kłopoty. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Albo na przykład zdrowie. Są tacy, którzy zwiastują tylko i wyłącznie zdrowie, zdrowie i zdrowie. Są tacy, którzy zwiastują, że Bóg zawsze cię wyprowadzi z choćby nie wiadomo jakiego trudu i wszystkie jakieś lwy, paszcze zawsze się zamkną, ale nie na tobie. Kochani, wielu wierzących ludzi zginęło w paszczach lwów. Boga przy nich nie było, był i to bardziej niż kiedykolwiek. Więc jestem pewien, że trzeba odrobić pewną lekcję poznania Boga. Tak, Bóg zawsze z nami jest, ale nie zawsze skończy się to tak, jakbyśmy po prostu chcieli. Będzie tak, jak On chce, dla Jego chwały. Kochani, to nie sprawia, że nie będziemy się modlić o to, żeby działy się cuda, znaki uzdrowienia. Nie, ja się modlę i chcę być w tym pierwszym. Ale chcę mieć równowagę w pojmowaniu tych spraw. Abym czasem nie doszedł do przekonania, że skoro nie ma uzdrowienia, to znaczy, że coś jest z nami nie tak. Nie, mam inne co do tego przekonania. Kochani, a więc dam pewien jeszcze przykład, gdyż mówię o czymś bardzo ważnym. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Myślę, że tym, o co rozbił się protestantyzm, to zbyt wysoko wyniesiona łaska. I dzisiaj oglądamy coś, o czym apostoł Paweł przestrzegał już wieki temu. Łaskę obrócili w rozpustę. Łaska, a więc hulaj dusza, łaska, mogę robić co chcę, bo jest łaska. Nie wiedząc o tym, że łaska nas naucza, abyśmy żyli pobożnie na tym świecie, wstrzemięźliwie i tak dalej. A więc musimy znać Boga takim, jakim On jest, a nie takim, jakim byśmy po prostu chcieli, aby był. Gdybym miał powiedzieć coś na temat łaski, to dam znowu życiowy przykład. Wielu ludzi wierzy w Boga tylko łaskawego i nic poza tym. Dla nich Bóg jest łaskawy, a reszta cech się nie liczy. Ale gdy zastanowisz się nad słowem łaska i zadumasz się nad słowem łaska, to odkryjesz, że to słowo samo w sobie nie potrafi istnieć. Łaskawym może być ktoś, kto jest jednocześnie albo kto ma prawo ukarać. Kochani, dam wam przykład życiowy. Gdybym tak jechał dwupasmówką, znak 70 na drodze, zakaz jazdy powyżej 70 na godzinę. Ale uparłbym się w sercu, jechałbym 140. I zatrzymuje mnie jakiś lekarz w swoim stroju zawodowym, zatrzymuje mnie i każe mi zjechać na pobocze. To jest taki tylko przykład. Lekarz, może być każdy inny zawód, oprócz policjanta. Zatrzymuje mnie lekarz, doktor. Otwieram szybę i mówi: Panie, tu było 70 na godzinę, a Pan raz tyle jechał. Ale wie Pan co? Chociaż Pan przekroczył prędkość, będę dla Pana łaskawy i nie dam Panu mandatu. Gdybym coś takiego usłyszał, wówczas zastanowiłbym się przez chwilę i powiedział do niego tak: z całym szacunkiem, panie doktorze, ale pomylił Pan miejsce pracy. Powinien Pan być w szpitalu. A jeszcze dodam do tego, że nie jest Pan dzisiaj dla mnie łaskawy, ale jest Pan po prostu szalony. Bo nie ma Pan prawa dać mi mandatu. Owszem, przekroczyłem prędkość, ale Pan nie ma prawa. Nie ma Pan autorytetu do tego, aby dać mi mandat, ukarać mnie za mój występek. Kochani, aby być łaskawym, trzeba mieć autorytet i prawo do tego, aby ukarać. Więc skoro ludzie wierzą tylko w łaskawego Boga, to znaczy, że nie wierzą w Boga biblijnego, ale wierzą w jakiegoś szalonego Boga, którego sami sobie utworzyli. Łaskawym jest tylko ten, który może też i ukarać. A takim jest przecież Bóg. Ma prawo i pełen autorytet i to w tym dniu, w który nadchodzi, się wydarzy. Oto całe niebo stanie na nogach, kiedy Bóg będzie ludzi Psalmu 50 i innych wszystkich, którzy żyli bezbożnie i nigdy się nie opamiętali i nie nawrócili do Chrystusa Jezusa, wrzuci do piekła, bo tak mówi Biblia. I tego dnia całe niebo powstanie na nogi, popatrzy Bogu w twarz i zaczną chwalić Jego sprawiedliwość. Tak mówi objawienie Jana. Ale Bóg jest łaskawy i ja w to wierzę. Wierzę, że nierychły jest do gniewu i jest łaskawy i miłosierny i jest ku temu odpowiednia pora, miłościwy rok pański, który dobiega do końca. Więc przyjacielu, kimkolwiek jesteś, biegnij do Niego, póki łaska trwa. Biegnij do Tego, który jest tak hojny w łaskę. Biegnij do Tego, którego później będziesz uwielbiać za ten wielki ogrom łaski, który Ci dał. Potrzebujemy łaski. Tak, niektórzy z kolei tak wynieśli świętość Boga, Jego surowość, że nigdy nie są w stanie uwierzyć w to, że Bóg jest łaskawy. I tu trzeba równowagi. I aby tę prawdę odkryć, zacytuję fragment, który myślę, że nikt w życiu nie użył w tym momencie, kiedy mówił o atrybutach Boga. Przypowieści Salomona, 11 rozdział, 1 werset. Ale nie potrafię nie mówić o tym fragmencie, tego fragmentu ominąć. Jasne, że ten fragment mówi o handlu. 11 rozdział, 11 wiersz przypowieści Salomona. Waga fałszywa jest ohydą dla Pana, lecz pełne odważniki podobają Mu się. Jasne, tak jak powiedziałem, że mowa jest o handlu, abyśmy byli tymi, którzy nie oszukują w żaden sposób, handlując między sobą, bo tak kiedyś było. Odważniki były puste, jakieś tam przerobione i tak ludzie wymieniali się towar za towar, ważąc jedne drugi, ważąc nawzajem sobie te towary i jeden na tym zyskiwał, drugi tracił. I wówczas Bóg mówił, to jest ohyda, to jest nieuczciwość. Ale pomyśl przez chwilkę o Bogu. Czy On nie tego także oczekuje, kiedy myślimy o Nim? Abyśmy myśleli o Nim w sposób pełny, zrównoważony. Aby Jego cechy natury miały właściwe miejsce w naszym pojmowaniu Jego. I tej lekcji nie odrobił bohater Psalmu 50. Ponieważ pewne cechy, których nawet Bóg nie miał, przypisał Bogu. Więc sfałszował tą wagę zupełnie. Opisując Go cechami, których On w życiu nie posiadał. Więc kiedy myślimy o Bogu, niechaj między nami nie będzie takich ludzi, którzy tak bardzo zachłysną się łaską, że żyją jak demony na co dzień, bo jest łaska. Ale niech będą ludzie, którzy tak Łaskę traktują jak fundament swojego życia, bo bez niej nie bylibyśmy tutaj. Ale też żyją w odpowiedniej bojaźni z czcią do Boga, gdyż Bóg jest sprawiedliwy i święty. Potrzebujemy równowagi, bracia i siostry. Tej równowagi, którą przyszedł pokazać i objawić Boży Syn Jezus Chrystus. Kiedy czytamy Ewangelię, ta niesamowita równowaga w Jego postępowaniu rzuca się w oczy. W jednej chwili uniża się nad potrzebującymi, jest dla nich tak łaskawy. W drugiej chwili tak bezpośrednio i radykalnie rozmawia z faryzeuszami, arcykapłanami, oceniając ich i sądząc na miejscu w sposób, jaki ja w życiu bym nie chciał wypowiedzieć na tym miejscu. W jednej chwili zbiera jak kokosz kurczęta, w drugiej chwili wyrzuca ze świątyni. Jakaż równowaga w tym wszystkim. To nie jest sprzeczność, to jest równowaga. Pełne odważniki. Ta waga jest po prostu prawdziwa. Kiedy jeden z apostołów zapytał Pana Jezusa: Panie, objaw nam Ojca, pokaż nam Ojca. Wtedy Pan Jezus powiedział: widzieliście Go, gdyż widzieliście mnie. A więc ta równowaga, której potrzebujemy, jest w osobie Pana Jezusa. Kochani, Ozeasz mówi raz po raz, kolejny raz to przytoczę. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Uważam, że w zborach, w kościołach, w różnych miejscach wszystkie problemy, które się toczą i wszystkie sytuacje, które są trudne i kończą się często odejściem ze zboru, zatraceniem wiary, wynikają z niepoznania Boga. Bo człowiek ukształtował sobie kogoś w sercu, kto nie jest tym Bogiem Biblii, ale jakimś Bogiem, który podoba się temu człowiekowi. Kiedy Izrael, i o tym jeszcze będę mówił, na pustyni w pewnym momencie zniekształcił obraz Boga i postawił sobie cielca, doszło do tragedii w całym narodzie. Lud wstał następnego rana i zaczął się bawić, niemoralnie bawić. O tym kiedyś mówiłem na jednym z wtorkowych nabożeństw, dokładnie analizując ten tekst. A więc uważajmy, aby nasze odważniki, kiedy modlimy się przed Panem, kiedy Go szukamy, były pełne i zrównoważone. Nie można mówić tylko o łasce. Nie można mówić tylko o sprawiedliwości i sądzie. Nie można mówić o gniewie tylko. I nie można mówić tylko o nagrodach. Nie można mówić tylko o błogosławieństwie i nie można mówić tylko o przekleństwie. Należy mówić o wszystkim, takim, jakim On po prostu jest. Aby pośród nas nie było nikogo, kto z powodu braku poznania gdzieś się potknie. Powinie mu się noga i straci grunt pod nogami. Poznanie jest jak fundament, jest jak skała, na której możemy budować dom, ten duchowy dom. Ozeasz dalej mówi: starajmy się więc poznać Pana. Starajmy się, dołóżmy starań, aby Go poznawać. To znaczy, że mamy ciągle lekcje do odrobienia, aby Go szukać i poznawać. Poprzez słowo, poprzez modlitwę, poprzez słuchanie. A tak niech Pan błogosławi nas w tym poznawaniu Boga. Niech nas zachowa przed błędnym poznaniem i niech sprawi, aby pośród nas nie ubyło nikogo ze względu na brak poznania. Gdyż, jeszcze raz to powiem, lud mój. Mój lud. To jest ciekawe słowo. Nie lud na świecie. Nie światowi ludzie, ale mój lud się pomylił. Mój lud przeżywa dramat. Mój lud przeżywa tragedię. Dlaczego? Gdyż zabrakło im poznania mnie, Boga. A więc niech to będzie naszym wyzwaniem i przez następne niedzielę, przez następne dwie niedziele, bez dzisiejszej, będę mówił na jednym kazaniu na temat łaski, na drugim, na następnym na temat sprawiedliwości, na innym na temat wszechmocy i jeszcze wszechobecności i innych atrybutach. Więc jeśli chcemy, aby nasze poznawanie wzrastało, poznawanie Boga, przyjdźcie na te nabożeństwa i nasycajmy się pełnymi odważnikami w poznaniu Boga. Niech was wszystkich Bóg błogosławi, niech nas ochrania i prowadzi przez cały ten dzień i nadchodzący tydzień. Amen.